Proszę Państwa, zakończyła się pierwsza konferencja latającego Uniwersytetu Leszczynowego, a ja sobie tutaj przysiadłem w holu pałacu w Tłokini i chciałem powiedzieć kilka słów tytułem podsumowania. Jestem bardzo zmęczony, to jest najważniejsza konstatacja po tym wszystkim, ale nie zmienię sposobu organizacji konferencji. To znaczy, będzie to niestety trochę improwizowane. Ja się dobrze czuję w takiej atmosferze improwizacji, natomiast wszelkie planowanie czegoś na ścisło mnie drażni i powoduje tylko stres niepotrzebny. Chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim tym, którzy przybyli, zdecydowali się poświęcić swój czas i pieniądze na to, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, które przecież mogło się okazać niewypałem. Tak się nie stało. Na szczęście, ale wykazaliście Państwo wielki hart i bohaterstwo, decydując się przyjechać tutaj do miejsca nieznanego, ale jakże niezwykłego. To jest po prostu fantastyczny obiekt. Architektura pierwszej klasy, nie wiedząc jak to wygląda, a mając tylko moje zapewnienia i moje słowo, które mogło się okazać przecież bez pokrycia. Także dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Chciałem podziękować wszystkim kolegom, którzy pomagali przy obsłudze technicznej. Michałowi, który tu siedzi ze mną i przede wszystkim Wawrzyńcowi. Wawrzyńcowi z Brzezin, sławnemu już Lorenzo de Brzeziny, który bez którego by się to nie odbyło, dlatego że on wziął na siebie cały ciężar obsługi technicznej, a był przecież jednym z uczestników konferencji. Wawrzyniec, jesteś bohaterem po prostu tego wydarzenia, jesteś najlepszy. Oczywiście chciałem podziękować wszystkim wykładowcom, którzy przybyli i zdecydowali się wziąć udział w tym wydarzeniu. Proszę Państwa, ja tam byłem tylko konferencjerem, była moja rodzina, ale my byliśmy ludźmi z obsługi i byliśmy po to, żeby Państwo mogli dobrze się poczuć w tym miejscu i przeżyć coś niezwykłego. I mam nadzieję, że to rzeczywiście było niezwykłe, dlatego że i to miejsce, i ci wykładowcy, i ta niezwykła atmosfera, ponieważ to jest, proszę Państwa, początek grudnia, my jesteśmy w takim klasycystycznym, pięknym pałacu, gdzie każdy detal jest dopracowany i od razu przypomina to rozmaitą literaturę. Dookoła mamy drzewa bezlistne, zapadł zmrok, świeciły się okna, nie było muzyki co prawda, ale być może jeszcze kiedyś to zmienimy i nasze konferencje będą wzbogacane o koncerty, ale to pieśń przyszłości. Tak jak wczoraj powiedziałem, kolejna konferencja odbędzie się w Baranowie Sandomierskim. Będzie jeszcze gorzej. To znaczy, dojazd jest jeszcze gorszy, bo Baranów Sandomierski jest na uboczu. Walorem tego miejsca jest olbrzymi zamek. Ci z Państwa, którzy tam byli, wiedzą, to sobie mogą to wyobrazić, a ci, którzy nie byli, zerkną do internetu, zobaczą jak to wygląda. Mały Wawel, rezydencja renesansowa, taka włoska, to znaczy z krużgankami, nie taki satanistyczny renesans jak w Czechach i na Śląsku, ale pogodny włoski południowy renesans. Duży obiekt obok hotel. Nie byłem tam w tym hotelu, więc nie wiem co tam będzie. Muszę przejechać się tam i zobaczyć jak to wygląda. Termin zdradzę w późniejszym terminie, termin konferencji zdradzę trochę później, jak będziemy już mieli garnitur prelegentów. Na razie wiemy, że zdecydował się profesor Święcicki, ja będę starał się przekonać innych. Na pewno będzie to marzec, na pewno będzie jeszcze zimniej, jeszcze wieczniej niż teraz. Nic nie będzie jeszcze kwitło, ale i tak Państwa zapraszam, bo to nie jest tak, że ja się chcę nad Państwem znęcać, ale wydaje mi się, że jeżeli te pierwsze konferencje przejdą w trudnych warunkach, to wszystkie następne będziemy już organizować w dużo bardziej komfortowej sytuacji.
Następną, kolejną chciałbym zorganizować w czerwcu na samym początku, a kolejną po dłuższej przerwie w październiku, zwłaszcza, że Piotrek Szeligowski chce po drodze zrobić swoją imprezę w jakimś też eleganckim bardzo obiekcie. Zobaczymy, co wymyśli, bo to też ciekawe, jak wiemy, kolega Piotr ma rozmach i wizję, więc bądźmy dobrej myśli. Ja pozostanę na razie przy tej formule, która była tutaj w Tłokini, czyli 6 wykładowców. Ja wiem, że to jest maraton, ale proszę Państwa, wszystkie przeżycia, których może oczekiwać publiczność na takiej konferencji, były. Dyskusje kuluarowe, potem były spotkania przy stole. Państwo mogli się poznać, porozmawiać ze sobą, wymienić różne uwagi. Wiem, że koledzy bawili się dobrze prawie do świtu, więc myślę, że wszystkim się podobało. I tak jak mówię, ja jestem tylko tłem i funkcyjnym w tym układzie, a organizuję to wszystko po to, żeby grupa ludzi, którzy kiedyś tam zaufała i powierzyła mi jakiś mandat, jak to górnolotnie powiem, mogła się trochę rozerwać. Wiem, że bez wskazania tych miejsc wiele osób by tu nigdy nie przyjechało, nie byłoby żadnego powodu. Te miejsca leżą na uboczu, ale są godne uwagi. Poza tym wielu wykładowców nie miałoby okazji, żeby się zaprezentować przed publicznością, gdyby nie te konferencje, to sobie powiedzmy jasno, ponieważ ja nie będę korzystał z tego garnituru wykładowców, umówmy się, prawicowych, który jest wożony z miejsca na miejsce i tam pokazywany i rozdziera za każdym razem szaty i mówi, jaka to katastrofa za chwilę nas spotka. Więc nie buduję tej atmosfery i nawet nie próbuję w tamtą stronę patrzeć. Budujemy inną atmosferę. Mam nadzieję, że lepszą i mam nadzieję, że Państwo byli z tego pobytu w Tłokini zadowoleni. Chciałbym jeszcze, nie wiem jak to wyjdzie, bo to też jest trochę improwizowane, ogłosić, ale to ogłoszę na blogu. Dzień dobry. Ogłosić konkurs na reportaż, to znaczy, żeby Państwo mogli się pisemnie wypowiedzieć na temat tego, co się odbywało w Tłokini. Wojtek, czyli Parasol, jakoś to zorganizuje, żeby było głosowanie. Ja nie wiem, bo te kwestie techniczne są poza mną. Wojtek jakoś to zorganizuje, żeby było głosowanie i kto wygra w tym głosowaniu, to po prostu będzie mógł przyjechać do Baranowa bez opłaty za tę konferencję. Taki pomysł promocyjny. Nie będziemy stosować żadnych promocji w ogóle, proszę Państwa, także tylko i wyłącznie to, że to ogłaszamy, zbieramy prelegentów i jedziemy, ale wewnątrz naszej grupy, coraz bardziej się rozrastającej, dobrze jest, żeby ktoś czasem mógł coś wygrać, więc niech będzie taki konkurs, zobaczymy, jak to się uda. I teraz tak, ponieważ wiele osób myślało, że będzie naprawdę 300 osób, a nie było 300 osób, więc ja może powiem już, żeby też wszyscy ci, którzy mnie nie lubią, mieli trochę satysfakcji. Było tylko 120 osób, proszę Państwa, ale ja tego nie zdradziłem, a teraz już mogę. Było 120 osób, frekwencja dopisała, sala była pełna, to jest naprawdę bardzo duża sala. Tutaj przy pałacu w Tłokini. Fantastyczna, w ogóle świetnie to wygląda, znakomicie oświetlona. Mieliśmy słoneczny dzień, słońce wpadało przez okna, dookoła park, bezlistny co prawda, ale bardzo piękny. Dużo małej architektury w tym parku, klasycystycznej, kolumny toskańskie i korynckie, także ślicznie to wyglądało. I mam nadzieję, że wszyscy, którzy przybyli, całe 120 osób, że wszyscy bawili się dobrze i że będą to miło wspominać. Proszę Państwa, mam nadzieję, że spotkamy się za parę miesięcy w Baranowie Sandomierskim i będziemy nagrywać dalej i dalej będziemy robić dokumentację tych spotkań. Niebawem już pewnie Michał zacznie puszczać pierwsze nagrania, bo zrobiliśmy nawet bardzo dużo materiału. Nie opublikujemy, tak jak mówiłem, wykładów, ale opublikujemy fragmenty wykładów, dyskusje oraz wywiady, które potem robiłem z prelegentami. Do zobaczenia w Baranowie Sandomierskim. Do widzenia. Mam nadzieję, że Państwu się podobało i że równie licznie odwiedzicie Baranów Sandomierski. Do widzenia.